Hejka widzowie, tu Pia, dzisiaj się witam z wami nietypowo, bo z trybu tworzenia Sima, a to dlatego, że chciałam wam pokazać, jakie piękne fryzurki znalazłam i pobrałam do dzieci, ale nie tylko, bo też mam świetne fryzury dla dorosłych i zmieniłam właśnie wygląd Olimpii, zmieniłam wygląd haremu i niestety Harry wygląda nie jak Harry Potter, tylko jak Harry po roku w Rosji, ale za to Athena jest po prostu przepiękna, zobaczcie jak ona wygląda, ona ma po prostu, ona jest idealna, to jest najładniejsza dziewczynka, jaką w ogóle mamy mieliśmy do tej pory. A to jest Gandalf, któremu zrobiłam białe włosy, ale nie wiem co z tego będzie, na razie tak zostawiam. Jeżeli chodzi właśnie o włosy dla dorosłych, to też mam tutaj dosyć sporo nowych włosów, są przepiękne, są oryginalne i wyglądają tak jak prawdziwe włosy z Simsów. Linki do tych modów włosowych macie na Discordzie, na specjalnym kanale Mody od Pii, więc zapraszam na naszego Discorda. W opisie szukajcie bezpośredniego linka, zostawiamy łapki w górę i zapraszam do oglądania. Kiedy 100 dzieci challenge? Kiedy 100 dzieci challenge? No i w końcu się doczekaliście, nastał ten poniedziałek, gdzie są 100 dzieci challenge i dziękuję wszystkim za cierpliwość, ponieważ ta seria jest najdłużej trwającą serią u mnie na kanale i szybko się nie skończy, więc jeżeli muszę z jakiegoś filmu zrezygnować, to zawsze rezygnuję z tej serii, bo wiem, że jeszcze dużo przed nami. Trzeba lekcje odrobić, bo ja potem zapominam i zawsze każę im odrobić lekcje od razu po powrocie ze szkoły, żeby potem nie było przypału. Tutaj Olimpia nam pomaga sprzątać, Harry idzie odrabiać lekcje, a Gandalf śmierdzi i trzeba go umyć. Patryśka, co ty właściwie robisz, bo potrzebujemy twojej pomocy. Patryśka, lada moment będzie rodzić, więc może jeszcze zdążymy troszeczkę zająć się naszymi dziećmi. A wy napiszcie w komentarzu, czy odrabiacie lekcje zaraz po powrocie ze szkoły, czy odkładacie to do ostatniej chwili. Jesteśmy teraz bardzo ogarnięci i mamy nawet czas, więc postanowiłam zapisać dziewczyny na zajęcia pozalekcyjne, żeby po prostu czegoś się pouczyły, zajęły się czymś. A Athena jest taka piękna, że nie mogę jej przeżyć. I postanowiłam, że zrobimy z niej prawdziwą gwiazdę i może zostanie z nami troszeczkę na dłużej i wyślę ją na zajęcia z aktorstwa. Olimpię może zapiszmy do chóru szkolnego. Myślę, że to będzie ciekawe zajęcie dla niej. A co dla Harry'ego, nie mam pojęcia, bo w sumie nie wiem, kim on by mógł zostać i co wy na to, żeby dać go do szkolnej orkiestry? Albo na przykład, kurde, na balet tutaj można zapisać, albo na rysunek. Nie mam pojęcia, wezmę go na rysunek, zapiszę, niech sobie chodzi chłopaczyna na rysunek. Mamy też ojca bliźniaczek, który z nimi zostanie i się zajmie, więc wyślemy sobie Patryśkę, żeby poprawiła humor i może kogoś ciekawego, nowego znalazła. Nic tak nie poprawia humoru jak słońce i plaża, więc niech sobie na cały dzień idzie wychillować. Kochani, nie uwierzycie, zobaczyłam jakiegoś przystojniaka tutaj i mówię, może go poznamy, bo wygląda całkiem nieźle, prawda? A czy poznajecie tą twarz? Pewnie nie, to jest Vanes, nasz syn. I jeszcze nigdzie się nie wrzenił, więc ma oryginalne nazwisko, czyli Piurpia 5, więc to jest nasz piąty syn. No dobra, przywitajmy się z nim. Patryśka ma dzisiaj smutny dzień, ma jakąś żałobę, bo ktoś jej umarł. Ja już nawet w to nie wnikam, bo to się dzieje co jakiś czas. Rozejrzę się po okolicy i zobaczcie, co tutaj spotkałam, znalazłam. Czujcie to? Tutaj pływa sobie Kyoshito, nasz były partner, z jakimś Stanisławem. I on jest na nago, po prostu pływa obok niego nago. To musi być naprawdę dziwna rozmowa między nimi. Rozmawiają o pieniądzach i o jakimś siedzeniu, więc jest to dosyć podejrzane. Ale koleś sobie na legalu na golasa chodzi, w ogóle się tym nie przyjmuje, nie? Tu jest jakiś Filip, którego jeszcze nie zdążyliśmy poznać, więc ja myślę, że możemy tutaj sobie z nim pogadać, ale ona jest zbyt smutna, żeby flirtować. No dobra, to może chociaż złapiemy tutaj z nim taki pozytywny vibe. Ej, kochani, on też jest bardzo smutny, więc coś ich jednak łączy. Ale zaczął ją puścić na bujaczce, nie? Tato ma życie ustawione. Zaczął się poród. Serio teraz, Patryśka? Nie wiem, czy dojesz to Kary, czy nie. Ej, może to od tego ostrego w końcu wywołaliśmy ten poród, bo ona już nie mogła urodzić. Ja się zastanawiałam, czym się gra czasami. Właśnie, ej, ktoś tutaj zestarzał się obok nas. Kochani, obstawiajcie, ile dzieci nam się urodzi? Jedno dziecko, dwójka, czy może trojaczki? Ej, brzuch jest naprawdę ogromny. Nie wiem, czy kiedykolwiek Patryśka miała większy brzuch niż teraz. Jezu, jak ona krzyczy i w ogóle. Ej, czekajcie, nasz syn tutaj jest, on tutaj robi. Aleks tutaj przyszedł, ale super. Pacjent, Aleks, co ci jest?
Alex stoi przy recepcji i czeka na recepcjonistkę, a ona stoi za nim, nie? Także powodzenia. Taki to jest szpital, dobrze, że chociaż nas sprawnie obsługują. Może te duchy zostały tutaj ze względu na sentyment i chcą z nami 100 dzieci challenge przychodzić. Ja mam takie przeczucie, że to będzie jedno dziecko, więc ja obstawiam, że to będzie jedno dziecko, ale mam nadzieję, że będę się myliła. Patryczka się w ogóle rozgląda znudzona, boże, kiedy się to skończy, ile jeszcze mam rodzić. W ogóle Patryczka ma takie naprawdę jasnobrązowe oczy, bo wcześniej miałam moda na soczewki i ten mod mi się skończył. Gratulacje, to chłopiec. Ej, chodź. Ej, dzisiaj mam ochotę zaszaleć i wylosuję sobie jakieś imię. Boże, Grzegorz, to najgorsze imię. Kochani, z okazji pierwszego porodu w moim nowym mieszkaniu to dziecko będzie miało na imię Grzegorzyca i to będzie takie znienawidzone dziecko. Zrobimy jedno takie złe dziecko. I co, już? Serio? Miałam rację, tylko jedno dziecko. Chłopiec, no dobra. Jak wyglądał, już ryczy. Widać, że nie jest zadowolony. Jesteśmy w domu! I nawet Patryśka ładnie się ubrała, wystroiła. Kto tam w ogóle stoi? Uuu, jakiś Max fajny? Nie, ej, czekajcie, on ma coś nie tak z twarzą. Tak rzeczywiście, co on ma nie tak z twarzą w ogóle? Idealny partner dla nas, idziemy go przywitać. Patryśka go czaruje. Ja myślałam, że mu się ta twarz jakoś naprawi, ale on naprawdę ma coś nie tak z tą twarzą. Tak bardzo nie tak, no ale no dobra. Musimy go pocieszyć, zły nie cierpi dzieci. To byłby idealny ojciec na złe dziecko, kochani. Szybko nam się udało ten pierwszy pocałunek. Jak tak patrzę z profilu, to on jest całkiem przystojny. Grzegorzyca jest bardzo głodny, o nie zapomnij. Zapomnieliśmy o naszym dziecku. Dobra, już idę. Czekajcie, jest tutaj. Aha, kurczę, bo ja zapomniałam, słuchajcie, bo ja usunęłam tego moda na kołyski, nie? I teraz jest taka akcja, że mam takie zwykłe kołyski dla dzieci, takie dla lamusów, muszę sobie jakieś pobrać. Raz, dwa i po sprawie. Zaprosimy go na noc, niech spędzi z nami troszeczkę więcej czasu i możemy już zrobić barabara, ale o, możemy zrobić postaraj się o dziecko, okej. To postarajmy się o dziecko z Maxem, myślę, że może wyjść ładne dziecko z tego związku. Szybko nam z nim poszło, powiem wam szczerze, że... Jak się drze! To po co tu wchodziłeś, Harry? Jak się wydarzy, że ja sama przestraszyłam, co się dzieje, zobaczył jakie jego mama tam, wiecie, o nie, najgorzej, Harry uraz do końca życia, nie? A Patryczka też go zauważyła, bo ma naruszoną prywatność, może nie trzeba będzie powtarzać tego, i sobie zaraz zrób test, Patryczka, i zobaczymy, czy już jest, jesteś w ciąży, czy jeszcze nie jesteś w ciąży. Jest w ciąży, jest za dwoje, udało się, bardzo szybko się udało, Max będzie w szoku, nie? Słuchajcie, siedzi sobie tutaj, taki jeszcze nieświadomy niczego, o. Wiesz co, właśnie zaszłam w ciążę. Ej, pierwszy raz widzę taką reakcję, gdzie koleś jest załamany. A on jest załamany, że on aż płacze. Aż płacze, nie? Ej, Patryczka ma taką minę. O co ci chodzi? Dobra, nie smutaj, jakoś to będzie. Zapraszamy wszystkich na świąteczny obiad. O, Patryczka poszła sobie na kanapę usiąść na legalu, w sumie się nie dziwię. Troszeczkę zacznę dzisiaj nią ćwiczyć, żeby po prostu lepiej się czuła. A tutaj Święta Trójca sobie je przy stole. Elegancko, tu Patryczka z Gandalfem sobie jadła na kanapie. Ej, ja w ogóle teraz przydzielałam łóżka i mówię, co to za dzieciak śpi tam, nie? Mówię, Harry już poszedł w kimono, a Harry jest w kuchni, wie, kto tam śpi, nie? A to kurde, ten typ do łóżka Harry'ego wskoczył sobie, śpi teraz. Nie no, kochani, tak być nie może, musimy go obudzić, on nie może spać w pokoju naszych dzieci. Niech nasze dzieci nie cierpią przez romanse Patryczki. Chciałam zaproponować tylko przyjaźń, żeby skończyć z nim już relacje. I mam tutaj coś takiego, sprowokuj zerwanie z, czyli będziemy mogli sprowokować, żeby zerwał swoją żoną. Nie, to nie może być prawda. Nadzieja? Jak to? Nie, o nie, o nie, słuchajcie, nasza córka. O nie, kochani, my to zrobiliśmy z mężem naszej córki, ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że ona ma tak na nazwisko. O nie, ale przypał, a wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że my będziemy mieli z nim dziecko. Ej, słuchajcie, koleś jest jakiś chory jeszcze w dodatku. Wylał jej coś w twarz. On chyba żartuje.
Nie wierzę w to. Ej, też go chrzcimy napojem. Tak jest. Niech ma. Proszę bardzo, teraz możesz wyginać stąd. Nie chcę go więcej widzieć, niech to zostanie nasza tajemnica. Proszę was, nie mówcie nadziei. Ja nie wiedziałam, ja o tym nie miałam pojęcia. Ale lipa, kurde, ja sobie weszłam w to drzewo genealogiczne. I Nadzieja ma dwóch synów. Miłosza i Tomasza. Bliźniaki. Z właśnie Maxem, jaki przybok. Przyszedł stary Ateny i Olimpii i właśnie go pszczoły zaatakowały. W tej koszulce menelowej, jakby był pijany wiecznie, nie? Położył się w ogóle do swojej córki do łóżka i śpi teraz. Nie mam pytań. A one sobie tak słodko odrabiają lekcje i ich brat właśnie uczy się na tablecie jakieś tam rzeczy, żeby dorosnąć. W ogóle zobaczmy, jak on tam się miewa. Bo dawno go nie... Aha, poruszanie się ma na piątce. Nawet dobrze mu to wszystko idzie. Ej, spoko, podoba mi się ten koleś. On w ogóle teraz pomaga odrobić swoją córką lekcję. Cały dzień u nas siedzi, śpi u nas. No dobra, ale przynajmniej się zajmuje dziećmi, nie? Naprawia nam laptopa nagle. Spoko typek. Lubię go. O nie, Gandalf, co ty tutaj broisz? Nie wolno ci tak broić. Problemy wychowawcze, kochani, z bąbelkiem, problemy wychowawcze. To jest dziś dzień, kiedy Grzegorzyca ma urodziny, więc za chwilę go dorosnę. Myślę, że 7 godzina to jest idealna godzina na to, żeby go dorosnąć. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie wyglądał jakoś słabo, bo przypominam, że to ma być jakiś taki, a kurde, blondy, jak typowo dziecko Patryśki, ciemne oczy, blond włosy. Zobaczmy, jaka losowa cecha mu się wylosuje. Niezależny, no to w sumie spoko. Nie wygląda na rozrabiakę. Może to dziecko, które jest teraz w brzuchu, będzie taką rozrabiaką. Zobaczymy. Zresztą. A tutaj nasza trójeczka robi sobie projekty. Już zrobili w sumie 2. Teraz robią ostatni, trzeci projekt Harry'ego. Oni są mega zżyci, fajnie się dogadują i bardzo mi się podoba ich współpraca między sobą. Takie zżyte rodzeństwo. Zobaczcie, kto do nas przyszedł. Nadzieja do nas przyszła, czajcie to. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobra, Patryśka, chodź się z nią przywitamy. Ja wiem, co zrobię. Sprowokuj zerwanie z Max. O, zrobimy to, sprowokujemy to zerwanie, ich oni ze sobą razem nie będą, bo on ją oszukuje. Musimy jakoś to ogarnąć, słuchajcie, żeby oni razem nie byli, bo to nie może być tak. No nie może tak być, musimy tegoś naprawić. Ja już bym chyba wylała, żeby Nadzieja o tym wiedziała, jakiego ma tak naprawdę męża i ojca swoich dwóch synów, niż żyła w kłamstwie, nawet jakby to miało ją skrzywdzić. Masz rację, zasługuję na kogoś znacznie lepszego niż Max. Wieczorem z nim zerwę. Brawo dla ciebie, Nadzieja, super! Zobaczcie, kto jest przed naszym domem. Kazimierz Pakuła, czyli ten bezdomny sim, już się zestarzał i teraz zrobił się totalnym menelem, bo chodzi na golasa, nie? Co się stało Gandalfowi? Czemu on tak śpi? Ej, zobaczcie na to, to jest jakieś dziwne. On spał w taki sposób. Nadzieja czyta Gandalfowi, jakie to słodkie miło z jej strony. Kochani, nasze dzieci wróciły ze szkoły i wszyscy są szóstkowymi uczniami. Także dzisiaj mamy wielkie dorastanie na nastolatków. Przyjęcie urodzinowe wybieramy, tak jest. Jubilatka. A można zaznaczyć kilku? O, można zaznaczyć. Dobra, to wy we trzech macie urodziny. Jakich sobie gości zaprosimy? Wiadomo, tych, co mieszkają u nas w domu, to nie. Ale możemy Majerankę, bo ostatnio do nas dzwoniła. Oczywiście Nadzieję sobie zaprosimy, Rosalindę. Ich ojca. Ja tak myślę, że możemy sobie Sagę zaprosić jeszcze. I tam poklikam nasze dzieci tak losowo. Jest i Harry będzie zdmuchiwał świeczki i chyba lepiej już wyglądać nie będzie. Niestety. Uroda mu nie dopisała, ale za to jest zdolny i bardzo dobrze się uczy. Może zostanie jakimś naukowcem, kto wie. Ej, z Harry'ego wyrósł miłośnik muzyki. Taką cechę sobie wylosował, więc wzięłam mu aspirację, że lubi muzykę. Nie wiem, na jakim instrumencie jeszcze będzie grał. I przyznam szczerze, że wygląda całkiem spoko. Czy jednak... Zrobił takie glow-upa takiego trochę. Jeszcze jak mu potem wygląd zmienię, to myślę, że już w ogóle. Jestem najbardziej ciekawa właśnie tej pannicy, czyli Ateny, która jest przepiękna. I zaraz się zresztą przekonamy, jak będzie wyglądała, kiedy dorośnie. Wszyscy przyszli ci kibicować, zdmuchuj te świeczki. Patryśka, wybacz z tym brzuchem, bo nic nie widać. No, uwaga, szybko. Dajesz? Dobra, udało się. I zniknęła mi za murem. Ej, dobra.
Okej, okay, ona się zamieniła w jakąś wiedźmę, czyli chyba bardziej na minus. I co ona lubi? Dzieci oceanu. No to może wyślemy ją po prostu na Sulani. Brzydka nie jest, ale no tak bardziej na minus niż na plus. Pewnie jak zmienimy jej wygląd, to też będzie lepiej wyglądała. No i czas na siostrę. Dużo osób pod poprzednim odcinkiem pisało, że Olimpia jest najbrzydszym dzieckiem, jakie mieliśmy. Ja nie jestem tego zdania, ale rozumiem, że możecie tak myśleć, bo ma taką nietypową twarz. Idąc logiką naszych dzieci, to ona teraz powinna się zmienić na lepsze, powinna lepiej wyglądać niż wygląda teraz. W ogóle ile ludu u nas w domu, impreza na całego, kochani. O, nie zdążyłam zobaczyć. I co tu będzie? Zadufana w sobie i pewna siebie. Jakaś taka gwiazda będzie, nie? Może przywódczyni stada. Zobaczymy, jak wygląda. Ej, słuchajcie, ona się zrobiła ładna. Ej, no nie jest brzydka dziewczyna. Teraz możemy sobie obie właśnie porównać i myślę, że obie są ładne. Znowu pełna kuchnia dzieci. Ja uwielbiam mieć dużo dzieci, dużo simów. Ale ciąg dalszy tej imprezy, kochani, już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie Sta Dzieci Challenge w poniedziałki. Z tej strony Pia, dzięki widzowie za oglądanie. Życzę wam miłego poniedziałku, miłego dnia i widzimy się już w środę i w piątek. Hejka!